Lekcja numer 5. Modelowanie brakującego zęba metodą nieinwazyjną, bez preparacji zębów sąsiednich otaczających brakującego zęba. Pokazujemy na modelu, ale postępowanie w ustach będzie dokładnie takie samo jak w metodzie pośredniej. Do wykonania prac kompozytowych na podbudowie z włókna kompozytowego potrzebujemy prostego zestawu narzędzi. Zgłębnik, nakładacz płaski, nakładacz kulkowy, penseta i specjalistyczne nożyczki. Jedyne nożyczki, które są w stanie przeciąć włókno kompozytowe, to są nożyczki firmy Renome. Ich jakość wynika ze specjalnie skonstruowanych ostrzy. Jedno ostrze jest specjalnie utwardzane, drugie jest odpowiednio ząbkowane. Układ wzajemnych ostrzy pozwala utrzymanie filamentów włókna kompozytowego między ostrzami i ich natychmiastowe przecięcie. Inne nożyczki albo się stępią, albo zniszczą włókno kompozytowe. Praca wykonana będzie na podbudowie z włókna kompozytowego i kompozytem Next. Pierwszym etapem jest odmierzenie długości potrzebnego włókna. Odcinamy sobie pasek z saszetki aluminiowej chroniącej włókno, przykładamy do zębów sąsiednich otaczających brak zębowy, tak żeby na mocowanie zarezerwować 4-5 mm. Później układamy przebieg w przestrzeniach międzyzębowych, tak żeby włókno otaczało równiki zęba i kolejne 4-5 mm na kolejne utrzymanie na, w tym przypadku, kle zębie otaczającym lukę. Wyjmujemy włókno z saszetki i odmierzony odcinek przykładamy do włókna, tak żeby odmierzyć sobie potrzebną długość, którą odcinamy. Odcinamy za pomocą specjalistycznych nożyczek, jedynych nożyczek, które tną włókna polietylenowe bez tępienia się, nożyczki firmy Renome. Odcinek, który nam nie będzie potrzebny, chowamy do saszetki i jeszcze z niego skorzystamy. Możemy rozpocząć modelowanie. Wyjmujemy włókno ze słonki, łapiemy za pomarańczowy odcinek owijający koniec włókna, tak żeby go nie zanieczyścić. Włókno jest kompozytowe, a więc pilnujemy, żeby brać go tylko i wyłącznie za pomocą narzędzi. Uwalniamy powoli włókno, najpierw z osłonki formującej teflonowej. Mamy gotowe, ponieważ odcinek jest niedługi i prosty. Od razu usuwamy z osłonki pomarańczowej chroniącej od światła dziennego, światła polimeryzacyjnego. Przykładamy do pierwszego zęba w tym odcinku, tak jak wcześniej mówiłem, 4-5 mm, tak żeby wymodelować podparcie. I również w ten sam sposób modelujemy podparcie na drugim zębie, starając się, żeby to podparcie nie sięgnęło zęba kolejnego. Włókno układamy na wysokości około 1-2 mm powyżej brzegu dziąsła, tak żeby brodawki dziąsłowe nie były narażone na nacisk, czy to włókna stanowiącego podparcie, czy późniejszego kompozytu, z którego będziemy odbudowywać koronę właściwą. Wkładamy włókno i pilnujemy przebiegu, jednocześnie przyciskamy włókno do powierzchni międzyzębowej, tak żeby otoczyć największą wypukłość zęba. Jest to najlepsze mechaniczne miejsce do umocowania włókna stanowiącego podparcie taką koronę. Wtedy mamy pewność, że obie części włókna stanowią mechaniczne utrzymanie odbudowywanego zęba, modelowanego mostu. Podparcie mamy gotowe. Sprawdzamy i naświetlamy zgodnie z tabelą polimeryzacji. Podparcie wykonaliśmy, możemy spokojnie modelować. Nabieramy troszkę kompozytu, w tym przypadku A2, kompozytu Next. Modelujemy od najgłębszych części. Zaczynamy od powierzchni podniebiennej. Podkładamy trochę pod wykonane wcześniej podparcie i modelujemy zgodnie z zasadami anatomii i do prawidłowego zgryzu z zębami przeciwstawnymi. Pokazujemy modelowanie metodą pośrednią na modelu.
ale ponieważ to jest nieinwazyjna metoda i praca jest niemożliwa do zdjęcia, pamiętamy, że koferdam, który będzie w ustach pacjenta, będzie stanowił właściwą izolację od dziąsła i zabezpieczy właściwą też przestrzeń pomiędzy przęsłem odbudowywanego mostu a dziąsłem. Odbudowaliśmy część ścianki podniebiennej. Teraz dokładnie taką samą metodą modelujemy głębszą wewnętrzną część powierzchni licowej. Modelujemy do powierzchni dziąsła, pamiętając, żeby nie przekroczyć linii szyjek zębów sąsiednich i do kształtu anatomicznego, do powierzchni stycznych, tak żeby odbudować maksymalnie naturalny kształt zęba i jednocześnie przy powierzchniach stycznych, dodatkowo dokładając troszeczkę kompozytu, zwiększyć utrzymanie mechaniczne pracy. Jest to głębsza warstwa, modelujemy z kompozytu o kolorze A2, troszkę ciemniejszego, tak żeby w tym miejscu, tworząc grubszą warstwę odbudowanego zęba, mieć jego ciemniejszą barwę, jednocześnie zostawiając troszkę miejsca na jasny kolor w okolicy brzegu siecznego i krańców zęba w okolicach powierzchni międzyzębowych. Wymodelowaliśmy następny etap i naświetlamy. Modelujemy zewnętrzną powierzchnię zęba z jaśniejszego koloru, w tym przypadku A1. Modelujemy brzeg sieczny, pamiętając o zasadach anatomii, budowy zęba. W okolicy szyjki tylko niewielka, cienka warstwa A1, w okolicy brzegu siecznego tylko i wyłącznie jaśniejszy kolor A1, tak żeby naturalnie istniejące cieniowanie zachować. I w okolicach szyjki dokładamy ciemniejszy kolor A2, tak żeby kolor zęba od jasnego, prawie przeziernego A1 stopniowo przechodził do ciemniejszego w okolicy szyjki. Modelujemy do powierzchni stycznych, zachowując zasady anatomii, nie przekraczając długości linii szyjek i brzeg sieczny, modelując w linii guzków linii brzegu siecznego. Gotowe, naświetlamy. Sprawdzamy kształt, wszystko jest prawidłowo. Pozostało nam dokończyć modelowanie od powierzchni podniebiennej. Modelujemy w okolicy dziąsła, zachowując przestrzeń dla późniejszego oczyszczania tejże okolicy za pomocą szczoteczek czy nici dla przestrzeni międzyzębowych czy szczoteczek do oczyszczania okolicy mostów. Jednocześnie wzmacniamy część łączącą brakujący ząb z podparciem na zębach sąsiednich, pilnując zasady, żeby maksymalnie gładko kompozyt z części stanowiącej podparcie na zębach sąsiednich przechodził w powierzchnię zębów. Sprawdzamy, czy w okolicy brodawek dziąsłowych kompozyt nie przylega zbyt głęboko i naświetlamy. Ostatnią warstwą jest glazura. Jeżeli wymodelowaliśmy bez nadmiarów, wystarczy pokryć wymodelowaną pracę glazurą. Będzie mieć gładką, błyszczącą pracę. Glazura bardzo ładnie zapływa we wszystkie nierówności i szczeliny. Daje nam bardzo ładny, kosmetyczny efekt. I naświetlamy. Taką samą procedurą wygładzamy powierzchnię podniebienną, pokrywamy wszystkie powierzchnie i podparcie na zębach sąsiednich i powierzchnię podniebienną modelowanego zęba, wprowadzając glazurę we wszystkie drobne nierówności i naświetlamy. Praca jest gotowa. Sprawdzamy. Gładka, ładna. Z ładnym przechodzeniem cieniowania jasnej warstwy brzegu siecznym w ciemną w okolicy szyjki zęba.